Nie możesz kupić dobrej matki. Obejrzyj nowy film Wuhu o bogatych i biednych mamach. Kochanie, mam wakacyjną niespodziankę. Zgadnij, która ręka? Ta? Nie, w takim razie ta. Niespodzianka. Zobacz, co tam jest. Jej! Wygrałaś wyjazd do babci. Uhu, to wymarzone wakacje. Ale kochamy babcię. Co roku ta sama niespodzianka. Dzieci, wybierzmy, gdzie pojechać na wakacje. Gdzie chcecie jechać? Egipt? Nie. Może Japonia? Nudy. Byliśmy już ze 100 razy. A co z Miami? To zawsze fajne. Nie, mamo, nie chcemy tam jechać. Okej, oto najdroższa opcja. Wycieczka na księżyc? To jak? Wow, to cudownie. Spakujmy walizki. Dlaczego każdemu tak bardzo podoba się księżyc? Nie ma nawet dobrych restauracji. I wszystko jest szare. Chodźmy, dzieci. Trzeba było pojechać do Disneylandu. Kochanie, dlaczego płaczesz? Co się stało? Zerwałam z moim chłopakiem. To wszystko? O, to nic wielkiego. Teraz nie musisz kupować mu prezentu urodzinowego. Więc zaoszczędziłaś mnóstwo pieniędzy. Powinnaś świętować. Słuszna uwaga. Masz rację, mamo. Zróbmy imprezę. Kochanie, dlaczego płaczesz? Zerwałaś ze swoim chłopakiem? On nie jest wart twoich łez, kochanie. Masz, wytrzyj oczy. Zielony dobrze na tobie wygląda. Masz rację, mamo. Zróbmy sobie selfie. Hashtag bogata i wolna. Oto śniadanie dla mojego dziecka. Pyszne kanapki z serem. Jestem głodna. Wiesz co, kochanie? Jedna kanapka będzie bez sera. Dzięki za lunch, mamo. Muszę iść. Powodzenia w szkole. Bogata mama zatrudniła osobistą szefową kuchni, by zrobiła obiad dla jej córki. Nie jedną, ale dwie naraz. Zobaczmy, kto umie zrobić lepsze danie, panno Nori. Wszystko, co możesz zrobić, mogę zrobić lepiej. Co one robią? Sprawdźmy. Podano lunch. Co my mamy? Złoty tort i sałatka pieniężna. Bardziej lubię złoto. Jej! Wygrałam! Ale chciałam złote risotto, a nie ciasto. Ty też jesteś zwolniona, panno Nori. Wszystko muszę robić sama. Do pudełka na lunch włożę małe złote śniadanie. Mamo, gdzie mój cenny lunch? Dzięki, jesteś najlepsza. Muszę iść. Powodzenia w szkole. Kochanie, jestem dziś hojna. Oto 10 dolarów dla ciebie. Jej, dzięki, mamo. A oto lista zakupów. Kup wszystko i zachowaj resztę. Dobra okazja. Dzięki ci, mamo. Kupiłam wszystko z listy. Zobaczmy. To będzie 20 dolców. Nie masz wystarczająco? Zapłać. O nie. Będę musiała poświęcić moją skarbonkę. Do widzenia, stary przyjacielu. Już nigdy cię nie zobaczę. Oto twoje pieniądze. Mamo, potrzebuję kieszonkowego. Oto kilka tysięcy. O, dzieci w dzisiejszych czasach. Mamo, to za mało. Co znowu? W porządku, oto kilka sztabek złota. Dzięki, mamo. Ale to wszystko, co dostaniesz przez 2 dni, dobrze? Mamo, chcę tę koszulkę. Możemy ją kupić? Noszę ten sweter 5 lat. Sweter jest w porządku. Twój dziadek też go nosił.
Proszę, mamo, proszę. Tak bardzo chcę tej koszulki. Dobrze, coś wymyślę. Podoba ci się ta koszulka młody? Wygląda jak prawdziwa. Jest dla ciebie idealna. Dzięki, mamo. Czekaj, nie skończyłam z plecami. Tak, muszę sprzedać wszystkie moje pola naftowe, zanim się zepsują. Wow, mamo, spójrz na tę koszulkę. Chcę właśnie taką. Tą? Ale każdy ma taką koszulkę. Kupię ci coś lepszego. Oto nowa koszulka dla ciebie, Chad. Ma prawdziwe złote wypełnienie. Wow, mamo, dzięki. I... Wygląda na tobie świetnie. To mój złoty chłopiec. Chad, mam dla ciebie niespodziankę. Wiem, że czekałeś na to od zawsze. Wow, nowy telefon. Czy to możliwe? Dzięki, mamo. Czekaj, co? To nie jest telefon. To czekolada. Tak bardzo kochasz słodycze. Dziękuję ci, mamo. Z kim mam się nią podzielić? Smacznego. Halo? Zadzwonię, zanim wszystko zjemy. Wow! Nowy iPhone jest już dostępny. Muszę go kupić. Zamówię je wszystkie naraz. I będę jedyny z nowym iPhone'em. Zapłać! Oto moje nowe gadżety. Witaj! To urodziny mojej córki. Zrobiłam jej przyjazne dla środowiska flagi. I urodzinowa babeczka. Wszystkiego najlepszego. Pomyśl życzenie. To dla ciebie. Pakiet prezentów. Wow, dzięki. To takie nieoczekiwane. Ale to jeszcze nie wszystko. Poznaj swojego nowego ulubionego klauna. Wow, nie mieliśmy pojęcia, że potrafisz żonglować. Nie potrafię, ale to fajne. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Mama znowu przyniosła mi pieniądze? To takie nudne. Tak wielu gości, ale ja chcę tylko świętować z mamą. Mamo? Mamo! Nie teraz, kochanie. Nie widzisz, że jestem zajęta? Dzieci, pora wstawać. W porządku. Dzień dobry, mamo. Chad, obudź się. Śpioch. Kochanie, obudź się, albo się spóźnisz. Chad, wszystko prześpisz. Wstawaj. Mama zna sztuczkę. Zanurz ręce w szklance wody. I obudzi się z bardzo mokrą niespodzianką. O, miło. Co? O nie. Mamy ciepłą wodę na śniadanie. O, Chad się obudził. Dzień dobry, młody. Nie martw się, nikomu nie powiemy. Słońce jest takie jasne, ale ja nie chcę jeszcze wstawać. Słudzy? Tak, pani Czuczadzie? Ustaw jasność słońca na minimum. Tak jest. Gotowe. Tak lepiej. Teraz mogę dłużej pospać. Kochanie, co tak długo? Jesteśmy spóźnione. Chodźmy. Czym? Tym samochodem? Nie, wózkiem. W końcu udało mi się go spłacić. Jedźmy. Uwielbiam jeździć z opuszczonym dachem. Gdzie moja córka? Jesteśmy spóźnione.
Cześć, mamo. Gdzie samochód? Jak się tam dostaniemy? Naszym prywatnym powozem. Siadaj, moja księżniczko. Woźnica? Ruszaj. Uwielbiam być bogata. Podobały Ci się nasze bogate i biedne mamy? Daj nam znać w komentarzu, która mama bardziej Ci się podobała. Spłukana, ale słodka? Czy bogata i hojna? I pamiętaj, subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i kliknij dzwonek. Nie przegap żadnych nowych zabawnych filmów na WooHoo!